To są piosenki, które przysłał Camilo. Musimy się ich nauczyć. Pokaż. Co to jest? Co to za tekst? Kocham twoje pocałunki? Amore. Co to ma znaczyć? To po włosku. Jakaś bzdura, nie będę tego śpiewać. Przecież jest całkiem fajna. Ludziom od razu wpadnie w ucho. Zobaczysz. Po włosku czy po chińsku to jest beznadziejne. Roberta ma rację. Nie możemy ich odrzucić. Nigdzie nie znajdziemy dobrych romantycznych piosenek. Nagraliśmy z Diego jeden kawałek. Może posłuchacie? Ty nie umiesz pisać, bo jesteś bezduszny. Chyba, że to coś o wsi, farmie albo koniach. Możemy posłuchać, co nam szkodzi. Później będziemy dyskutować. Miguel, daj. Posłuchajcie. To na pewno robota Diego. To mój tekst. Ukradłeś mi ją. Wyrzuciłaś kartkę z tekstem, tylko go dokończyłem. Ale jest mojego autorstwa. Tworzymy zespół i pracujemy w zespole. Posłuchajmy, co sądzą inni. Jesteś złodziejem. Podoba mi się. Mnie też. Założę się, że firma płytowa będzie zachwycona. Ja ją napisałam. Bardzo fajna piosenka. Wszystkim się spodoba. Jest moja. Nienawidzę cię. Co się tu dzieje? Przeholowałeś. Mówiłam, żebyś mnie nie całował. Widzisz? Nie jest tak, jak myślisz. Wyjaśnię ci. Tylko powiedz, jak było naprawdę, kochanie. Słuchaliśmy romantycznej piosenki. Hormony się odezwały. I mnie pocałował. Proste. Nieprawda. Ona kłamie. To z ciebie krętacz. Cześć. Wyjaśnij jej. Lepiej już chodźmy. Mogę wiedzieć, co cię łączy z Robertą?